Hej kochani, tutaj Justyna z Gitago Art. Chciałam się z Wami przywitać razem z kotem i chciałam Was zaprosić dzisiaj na tutorial, jak zrobić czapkę. Czapka jest niezwykła, tak a propos kota, który już zniknął, bo ja mu tu przygotowałam z boku legowisko, żeby mi nie wchodził cały czas w kadr. Czapka jest niezwykła, ponieważ jest taka właśnie z uszami, więc dla każdego kociomaniaka, ewentualnie lisomaniaka, też da się zrobić w kolorze rudym, będzie idealna, a zbliżają się święta i Mikołaj i wydaje mi się, że to może być naprawdę super prezent, a wcale nie jest taki trudny do zrobienia. Potrzebujecie tylko obręcz dziewiarską, super ekstra włóczkę i trochę czasu. No właśnie, a propos tej włóczki, pytaliście mnie nie raz, nie dwa, jaka jest najlepsza włóczka do obręczy dziewiarskiej. I tak do końca nie mam na to odpowiedzi, bo prawda jest taka, że każda włóczka na obręcz dziewiarską się nada. Różnica jest tylko taka, że niektóre mogą być za cienkie i jeżeli są cieniutkie, no to wtedy trzeba je brać albo podwójnie, albo czasem nawet i potrójnie. Natomiast, żeby zrobić właśnie pojedynczo włóczkę, znaczy czapkę z takiej włóczki, potrzebujemy jakąś grubszą. I ja tutaj na przykład mam Wam do pokazania Yarnard Legend Bulky. Ona ma 25% wełny i 65% akrylu, jeszcze 10% wiskozy, ale jest fajna, mięciutka, ma piękne kolory i ona jak najbardziej nadaje się na taką czapkę. Ale jeżeli uważacie, że jest troszkę za gruba, albo na przykład zakochacie się w innych kolorach, albo w innej fakturze włóczki, no to tradycyjnie mogę Wam polecić Merino Bulky. Ona jest też fajna o tyle, że jest mięciutka, ma bardzo fajny splot i świetnie wygląda. To jest bodajże zrobiona z Merino Bulky, więc możecie sobie zobaczyć, naprawdę ładnie wygląda. I mam jeszcze dla Was do pokazania Tweed Country, ona też się jak najbardziej nadaje. Ta włóczka z kolei, gdzie Ty masz skład? 30% wełny, 60% akrylu, 10% wiskozy. No to w sumie podobnie do Legend Bulky, nie wiem, jak zawsze mój angielski jest świetny. I mam jeszcze dla Was Himalaya Everyday Big i ona też jak najbardziej się nadaje. Generalnie wybierając włóczkę, jeżeli chcecie faktycznie, żeby była pojedynczo, to zwróćcie uwagę na rozmiar szydełka, żeby nie było mniejsze niż 8 mm. Bo te mniejsze czasami trzeba już brać podwójnie. Jeszcze 7, ewentualnie myślę, że jakoś ujdzie. Zrobię Wam się taka delikatna siateczka. Natomiast wszystkie te mniejsze, no już niestety może być problem i trzeba je będzie brać podwójnie. Także ok, pokazałam Wam mniej więcej, co tutaj mam. Ja sobie może wybiorę, nie wiem, którą. Może tą tym razem. Wybiorę sobie Tweed Country. I zobaczymy, jaka fajna czapa mi z tego wyjdzie. Oczywiście, poza włóczką, potrzebujemy jeszcze obręcz dziewiarską. I tutaj też dostawałam pytanie, jaka obręcz dziewiarska jest najlepsza na czapkę. I tu nie mam też dobrej odpowiedzi, ponieważ ja jestem osobą dorosłą i używam tej obręczy w kolorze różowym, to jest to taka średniego rozmiaru, natomiast wiem, że dla niektórych osób jest ona za mała, więc po prostu niestety trzeba zmierzyć, która będzie najlepsza. Mnie się wydaje, że ta dla dorosłego człowieka jak najbardziej się nadaje, ale jeżeli ktoś ma troszeczkę większy rozmiar głowy albo jeszcze więcej włosów, no to wtedy może być za mała i trzeba spróbować z tą większą. Potrzebujemy oczywiście jeszcze szydełko dziewiarskie, no bo bez tego to ani rusz i ostre nożyczki. Ok, co robimy? Zdejmujemy tą nakładkę i pierwsze okrążenie na obręczy będziemy robić standardowo, tak jak zawsze, a dopiero później pokażę Wam, jak zrobić ściągacz i jak z tego ściągacza przejść do normalnego splotu w czapeczce. Ok, no ale zacznijmy. Najpierw robimy po prostu pętelkę w ten sposób. To dajemy do środka i tutaj mamy taki cypelek i zaciągamy tą naszą pętelkę właśnie na tym cypelku. Tak.
I teraz robimy pierwsze okrążenie, tak jakby od wewnątrz, zaplatając się na każdy z tych, znowu mam problem, jak to nazywać, pionków, nie będzie pionków, zawsze to nazywam pionkami, chociaż nie nazywa się to tak, no ale nakładamy. Pierwsze okrążenie robimy właśnie standardowo. Okej. Tak. I teraz sobie zniżamy, bo będziemy robić drugie okrążenie. Dobra. I robimy drugie okrążenie. Niektórzy robią tak, że zamiast robić dwa okrążenia, od razu zaczynają robić słupki, ale jakoś tak mnie jest tak wygodniej, jakoś tak szybciej. Więc tak też Wam pokażę. Dużo osób mówi, że obręcz dziewiarska na początku wygląda na skomplikowaną. Wiecie co, ja w sumie też tak myślałam, no bo jak to robić czapkę na jakiejś takiej dziwnej obręczy, jak to ugrać i w ogóle, że szydełko jest przecież takie oczywiste, jakaś taka obręcz nie do końca. Natomiast obręcz jest naprawdę bardzo łatwa, bo jest automatyczna. I jak już wyrobicie sobie dany ruch, to potem już idzie naprawdę bardzo prosto. Ok, no więc robimy właśnie ten pierwszy ruch od dołu. Ten pierwszy jest najtrudniejszy. Ściągamy i zniżamy sobie. I teraz już każdy następny idzie łatwiej i luźniej. Możemy sobie ściągać od razu te nasze pionki. Albo dopiero jak wszystkie zrobimy. Pierwszy ruch jest naprawdę mega prosty i to jest właśnie ta nasza podstawa czapki. Po prostu przeplatamy. Dobra, mamy wszystkie. I teraz sobie właśnie ściągamy z powrotem naszą włóczkę w dół. Ok. I teraz pokażę Wam, jak zrobić właśnie taki ściągacz. Nie musicie go robić, ale wydaje mi się, że czapka jest po prostu fajniejsza i po prostu taka bardziej czapkowa, jak się ten ściągacz zrobi. Poza tym możecie go zawsze zawinąć i też wtedy fajnie to bardzo wygląda. Zrobię Wam większe zbliżenie. Okej, mam nadzieję, że teraz będzie wszystko fajnie widać. I teraz jest o tyle trudniej, że będziemy zaplatać. Najpierw robimy jeden normalny słupek, tak jak robiliśmy wcześniej. A teraz przekładamy naszą włóczkę
bierzemy szydełko, podważamy tą naszą pętelkę, którą już mamy, zabieramy, robimy pętelkę, zdejmujemy, zakładamy i zaciągamy. Druga idzie znowu normalnie. I na przemian. Podnosimy pętelkę. Robimy drugą. Zdejmujemy. Zakładamy. Zaciągamy. I robimy normalny słupek. Tutaj nam właśnie wychodzą takie prawe i lewe słupki, można by tak powiedzieć. I znowu. Podważamy. Robimy pętelkę, zdejmujemy, zakładamy. I normalny słupek. Nie wiem, czy to się tak nazywa. Z nazewnictwa to ja jestem kiepska. Tak. I jeszcze pętelka. I teraz możecie sobie zauważyć, że ja tutaj mam takie kropeczki zrobione. I to mi sporo ułatwia, ponieważ jak się zgubię i nie będę wiedziała, jaki wcześniej robiłam, to wystarczy, że zapamiętam, że tutaj, gdzie nie ma kropeczki, robię te inne słupki. I wtedy już wiem, jak wrócić. A tam, gdzie jest kropeczka, robię normalny słupek. No i słuchajcie, i tak właśnie robimy kilka rzędów, w zależności od tego, jakiej wielkości chcecie mieć ściągacz, to tak wysoki robicie. Ja myślę, że zrobię tutaj na może 5, myślę. Myślę, że 5 spokojnie wystarczy. Jeszcze raz wam pokażę, abyście mieli pewność. To jest naprawdę proste. I tak jak mówiłam, jak już się wciągniecie, to pójdzie automatycznie. Ok, to ja sobie teraz dokończę te 5 moich rządków i wrócę do was za chwilkę, jak dokończę i pokażę wam, co robimy dalej. Ok, wróciłam. Trochę się zagalopowałam i zamiast 5 zrobiłam sobie 6 okrążeń, ale to nic nie szkodzi, po prostu będzie troszeczkę większy ten ściągacz. W sumie nawet jak jest troszeczkę większy, to tak fajniej wygląda. Pokażę wam teraz, co będziemy robić dalej. Dalej już jest naprawdę banalnie, bo będziemy robić dokładnie to samo, co robiliśmy na samym początku. Czyli najpierw nakręcamy włóczkę na wszystkie te nasze wypustki, a potem ściągamy szydełkiem dziewiarskim. Natomiast patrzcie, jaka gwiazda przyszła się położyć. Natomiast jeżeli chodzi o długość, no to tutaj już sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo wszystko zależy od tego, czy chcecie mieć odwijany, zawijaną tą czapkę, no i od tego, jakiego rozmiaru macie głowę. Więc ja tutaj w tym momencie polecam oczywiście tradycyjne mierzenie czapy w momencie, kiedy już wydaje wam się, że jest wystarczająco wielka. Na pewno w moim wypadku to jest spokojnie ze 20 okrążeń, tak myślę. I po tych 15-20 sobie przymierzę i wtedy zobaczę, jak to wygląda i czy wystarczy, czy jedziemy dalej. No ale okej, no to pokażę wam jeszcze raz, dokładnie to samo, co pokazywałam na początku. Czyli odłożę sobie. Najpierw załatwimy sobie całą obręcz. Tak, kot próbuje tutaj być najsłodszym kotem świata i zmusić mnie teraz do głaskania. Nie ma mowy mały. Ja tutaj próbuję pracować, nawet jak jesteś taki słodziutki. Teraz się oburzył. Mam
nadzieję, że wy tu widzicie, bo trochę mnie spycha z kadru. No ale tutaj, no tak jak mówię, powtarzam dokładnie to samo, co pokazywałam wam wcześniej. Nie, zostaw czapkę. Zostaw czapkę, złodzieju. Okej. No, złaś. Woo! No i właśnie. To się wydarza czasami, jak się poluzuje łuczkę, to wtedy się rozwija. Okej, kot złapał głupawę, także będzie mi tu teraz wyskakiwał, ale pokażę wam, jak zrobić ten fragment, a potem zrobię sobie małą przerwę na zabawę z nim. Okej, jeszcze ten ostatni. No i teraz zdejmujemy. Tutaj dokładnie robimy to samo, co na samym początku. I tak powtarzamy no kilkanaście rzędów. Tak myślę, że z 10 to jest minimum, 15 to jest tak średnio, żeby sobie już zacząć mierzyć czapę. I zniżamy. I kontynuujemy naszą czapę dokładnie w taki sposób, aż stwierdzimy, że jest wystarczająco długa. Ja to teraz zrobię i wrócę do was, kiedy skończę i pokażę wam, jak zrobić uszy. No i wróciłam. Moja czapka na chwilę obecną wygląda jak nie czapka. I tak jak wam mówiłam o tym mierzeniu, ja oczywiście sobie dokładnie nie policzyłam, ile tutaj mam tych oczek. Mogę to teraz zrobić. 8, 10. 17. No to prawie. Ale to wam od razu pokażę, jak to ma wyglądać. Nie śmiejcie się, bo to będzie na pewno komiczne. Okej, zakładam. I tutaj mam jeszcze miejsce, żeby zrobić uszy. Nie wiem, czy to widać. Żeby zrobić uszy. Więc musicie mieć to na uwadze. Okej, no to salwa śmiechu. I teraz co zrobić, żeby właśnie te magiczne uszy powstały? Przede wszystkim musimy zdjąć pracę z naszej robótki. W związku z czym odmierzamy sobie włóczkę. Ja sobie zawsze daję 3 okrążenia. A to jest dosyć gruba włóczka, więc lepiej, żeby mi zostało więcej, to zrobiłam 4. Odcinamy. Dobra. Rozwijamy. No i teraz będziemy zdejmować. Żeby zdjąć, potrzebujemy taką uroczą igłę z dużym oczkiem. Nawlekamy. Okej. Tak. I tutaj kończy nam się robótka, więc wbijamy się w następną igłą. Przechodzimy. Na początku to jest dramat, bo to jest wiadomo długie wszystko i będzie nas denerwować. Okej, jest. Teraz wbijamy się w następną. Tu od środka, dobra. Wbijamy się w następną.
No i robimy dokładnie to samo. Chociaż na początku łatwo nie jest. Powinna być tu. W środku. No i znowu. No i słuchajcie, tak całe okrążenie musimy zrobić. Więc trochę to potrwa, ale ja wam tylko pokazałam tutaj ten początek. I jedziemy dalej. Ok, wykończyłam sobie. No i to, co teraz robimy, to zdejmujemy naszą pracę obręczy. Oczywiście za pomocą szydełka dziewiarskiego. Tak to wygląda teraz. Te ostatnie oczka są takie trochę porozciągane, ale to nawet lepiej. Przekładamy sobie robótkę na lewą stronę. Tak. I teraz przed nami najtrudniejsza i jednocześnie najfajniejsza część, bo będziemy robić właśnie nasze uszy. I żeby je zrobić, mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze widać. Żeby je zrobić, to najpierw musimy złączyć naszą górę, a potem dopiero wyodrębnić uszy. W związku z czym bierzemy robótkę, tu gdzie nam się kończy nitka, będziemy zaczynać. Łapiemy nasze oczka. Po prostu łączymy je razem. To jest tutaj najtrudniejsza część do pokazania, bo one się zaginają i ciężko jest je tak złapać, ale po prostu pilnujcie tego, żeby równo je zszywać i żeby wam się, żeby wam nie uciekły te oczka nigdzie. Na razie idzie całkiem spoko. Wolno, ale dobrze. Tutaj słuchajcie, nie ma się co spieszyć. Najważniejsze, żeby było dobrze zrobione i estetycznie.
Dobra, mamy to. I teraz musimy zagiąć nasze uszy. I ja od razu sobie zaginam pierwszy i zaginam drugi, żeby mniej więcej były równo. Widzicie? No ta moja czapa jednak chyba wyjdzie taka dosyć mała, ale w sumie ja mam małą głowę. Więc chyba wystarczy. Ok. Mamy to ułożone. Jeszcze sobie sprawdzę. Mniej więcej tak. Ok. I teraz co robimy? Najpierw łączymy to ucho w dół. Potem wracamy z powrotem, przechodzimy tutaj dalej łącząc, schodzimy w dół i wracamy. Taki jest plan na najbliższe kilka minut. Wbijamy się oczywiście pomiędzy sploty. Dobra. I wracamy. Z powrotem już jest ciężej. No bo już, szczególnie jak jest gruba włóczka, to jest po prostu ciaśniej, ale damy radę. Dlatego właśnie zostawiam sobie zawsze trochę więcej tej włóczki, żeby mi na pewno nie zabrakło. Ok. I zszywamy się tutaj jeszcze raz. Dobra, ja sobie tu sprawdzam, czy te uszy są na pewno równe. Wydaje mi się, że tutaj trzeba trochę do góry. Okej. I wszywamy się znowu. Zszywając ucho. Jak przeszyjemy tylko raz, to to ucho nie będzie tak fajnie wyodrębnione, tylko tak delikatnie. Chodzi o to, żeby jednak te uszka się odznaczały. Ok, w jedną stronę. I w drugą. I tu, jak wychodzimy na powierzchnię, to ja zawsze robię taką pętelkę. Wbijam się tam igłą. I tworzy mi się supeł. Na wszelki wypadek zawsze robię dwa takie supełki. Odcinam nitkę. I jeszcze tą tutaj, którą mamy na samym początku zrobioną, też ją trzeba gdzieś schować. Więc najlepiej
ten sam sposób. I idziemy tutaj do góry. O, to jest trochę trudne, jak jest za krótka ta... Ta nasza włóczka. Sorry, jak się skupiam, to jest mi ciężej mówić i wymyślać. Ok, odcinam. I teraz abrakadabra na drugą stronę. No i jest. Mamy wyodrębnione kocie uszy i czapę. Wygląda ona tak. Ok, mam nadzieję, że dzisiejszy tutorial Wam się podobał. Tak. I że wrócicie po więcej. Jeżeli skorzystacie z tego pomysłu, nie zapomnijcie oznaczyć nas hashtagiem kurs Passart. Oczywiście wpadajcie też na Instagram Passartu, na bloga i zapraszam też do siebie na Gitago Art. A tymczasem tyle ode mnie. Mam nadzieję, że takie właśnie czapki powstaną teraz w sezonie zimowym i że będzie to bardzo fajny prezent dla Waszych bliskich. A tymczasem dużo ciepła i do zobaczenia w następnych tutorialach. Pa, pa!